Okej, już jesteśmy. Już jesteśmy. Teraz będziemy ogrywać drogę 96, nie mylić z 69. Dobra, wszystko jest. Ogólnie będziemy sterowali tutaj nastolatkom w latach 90., czyli w 1996 roku. I ta nastolatka chce się wyrwać z autorytarnego kraju fikcyjnego, jakim jest Petria. I podczas tej podróży tą właśnie drogą 96, cześć Aleksa, będziemy właśnie spotykać różne postaci, będziemy jakby, nie wiem, napotykać różne sytuacje dziwne. I jakby od naszych wyborów zależy oczywiście tego, co się będzie działo z tą dziewczyną. No i oczywiście samo zakończenie gry, czyli jakby każda rozgrywka może być trochę inna. Co mi się strasznie podoba i ja tą grę w ogóle zauważyłam chyba na targach E3 i strasznie mi się spodobał jakby koncept w ogóle tego świata. I pomyślałam, że jak będzie tylko dostępna, to ja ją muszę mieć. Także ogólnie gra jest taka eksploracyjna, przygodowa, będą jakieś podobno minigierki. No to jak wszędzie, Aleksandr. Matko. It's Leticia. Witam cię serdecznie. Dziękuję bardzo za subka. Wielkie dzięki. Cześć, Legion. Znaczy, Aleksa, to już nie jest jakby nic dziwnego, bo w dzisiejszych czasach to jakby wszędzie jest muzyka objęta prawami. Prawie większość filmów na YouTubie mam zablokowanych jakby. No nie mogę na nich zarabiać, nie? No bo są prawa autorskie, także ja już jestem przyzwyczajona. Dziękuję bardzo. Cześć, Bryłek. Tak, właśnie, Bartek, dokładnie. No i coś jeszcze? Aha, i graficznie będzie może wam trochę przypominać, nie wiem, czy graliście w Firewatch. To są takie właśnie trochę pastelowe kolory, trochę takie ciepłe. I ta grafika jest taka nierealna, ale no, wiecie. Aha. I jeszcze jedna sprawa. Coś chciałam powiedzieć. Boże, uciekło mi. Spoko, Aleksa. Jak czytałam o tej grze, to nawet jest wszędzie w opisach napisane, że leci tam muzyka z lat 90., więc domyślałam się, że będzie to muzyka z prawami. Jak niestety wszędzie, ale no. Życie jest niesprawiedliwe pod tym względem, zdecydowanie. I uciekło mi to, co chciałam powiedzieć. I nie wiem, co chciałam powiedzieć. Aha, że gra jest po angielsku i niestety nie ma spolszczenia, także musimy sobie poradzić po angielsku. Miło zobaczyć u ciebie. O, no ja właśnie nie widziałam jeszcze jakby nic poza tymi trailerami z E3. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. Dobrze, mamy komputerek. Ogólnie ja tą muzykę tutaj dosyć sporo i tak przyciszyłam. Może trochę jakby główny volume zostawimy na 35 na razie. Natomiast muzykę mam przyciszoną mimo wszystko. Nie wiem, czy to jest, to będzie ta muzyka, ale zobaczymy. Sadem się steruje, interakcje. W ogóle tu można strzelić, bo podobno można mieć broń. Albo w jakiś sposób ją uzyskać. Jestem ciekawa, jak to w ogóle wygląda. No dobra.
Skupować piosenki, to ściągają Ani Liver i pojazd ich piosenki wrzucają na telefon. No nie. Znaczy, nie będę tak na bieżąco wszystkiego tłumaczyć, bo przypuszczam, że teksty raczej będą chyba lecieć w miarę na bieżąco. Więc i tak będzie dosyć trudno, więc musicie sobie trochę radzić sami też. Sorry. Zresztą ja nie jestem dobrym tłumaczem. Dobra, new game. Hey there. So, you're one of us, aren't you? Mind if I ask you a few questions? Chyba jest za cicho teraz. Question one. When you travel, you usually... Kiedy podróżujemy, to podróżujemy sami, z przyjaciółmi, z rodziną. O matko. Zależy od sytuacji i mojego stanu życiowego. Znaczy, no kiedyś to głównie sama podróżowałam. Dobra, daj mi samo. That's really sad. Kidding. Next question. When you're traveling, do you follow the itinerary or are you more spontaneous? Ojej, jesteś spontaniczna czy zorganizowana? Ja jestem zazwyczaj bardzo zorganizowana. Rzuca nas do głębokiej wanny, tak? No, właśnie dużo tekstu by było, no, domyślam się. Wstęp jak z Firewatcha. No, w sumie to też jest podobne. Dziękuję bardzo. Kimś zabawniej jest i według mnie w sumie bezpieczniej. Znaczy, no tak, ale jakby jeśli nie ma się z kim podróżować, to zostaje samotność. Ja przez większość życia jakby takich podróży, gdzie na przykład wyjeżdżałam, nie wiem, gdzieś, gdzie musiałam nocować, na przykład, nie wiem, w jakimś hotelu czy w jakimś miejscu, no to jeździłam sporo sama, w sensie jak już byłam dorosłą osobą, a nie dzieckiem, na przykład, żeby z rodzicami jeździć. Albo na przykład lubiłam sama nad morze jeździć, jak byłam jeszcze, nie wiem, no, może nastolatką, koło 20. Ja wiem, że to nic nadzwyczajnego, ale jakby, no, nawet jak... Ja nie wiem. Nawet nie miałabym tak z kim pojeździć za bardzo. Więc głównie sama sobie jakoś radziłam. I w sumie nie było mi źle, bo jakby jak się podróżuje samemu, to jest o tyle jakby fajniej, że jakby nie trzeba się, nie trzeba za bardzo na nikim polegać, ani nikogo ciągnąć ze sobą. Wszędzie, albo na zasadzie, nie wiem, że ktoś nie chce gdzieś iść, albo nie chce czegoś zrobić, albo, nie wiem, albo się spóźnia gdzieś, albo coś tam. No jakby podróże samemu sprawiają, że jesteś panem swojego czasu i swoich zajęć. I jakby z nikim nie musisz się, liczyć w tej kwestii, nie? Z drugiej strony... Jest trochę smutno, bo jakby się nie masz z kim podzielić też jakby tymi fajniejszymi momentami, na przykład jakimiś radościami z podróży. No bo jeśli nikogo z tobą nie ma, no to tak, no ewentualnie sama ze sobą możesz pogadać. No, papa, trolololo. Dobrej nocy. Więc jakby wszystko zależy od punktu siedzenia i widzenia. No. Dobra, jestem zorganizowana. Polityka. Ojej, co? Rebel! Tak, rebel jestem. Vote to make changes. Consider living abroad. Not much of anything. O matko, o politykę to wolałabym, żeby mnie nie pytali w tej grze. No, to też swoją drogą, Rob Pristine, no. Bo podróżowałem sami, było mi smutno. Ojej. To urocze, Seba. No, jakby, no kurczę. Czasami fajnie jest z kimś, czasami fajnie jest samemu.
ciężko byłoby mi zdecydować tak jednoznacznie, czy wolę to, czy to. Jakby, no nie umiałabym, bo raz jest fajnie mi samemu, a raz jest fajnie mi z kimś, no. Road to make change, consider living abroad, Boże. Ja w prawdziwym życiu to ja jestem tą częścią społeczeństwa, która ma trochę wyrąbane na politykę i nie robi nic. Oh, one last question. When you watch a movie, you do so to... Aha, kiedy oglądasz film, have love, feel something, learn and discover, escape reality, experience fear, solve a mystery. O matko. Ale to zależy jaki film przecież. Nie wiem, escape reality w sumie chyba najwięcej do mnie trafia. Cześć Moonlight, dziękuję za cheerki bardzo. Nie to rebel. No wszystko zależy, nie? I co tak ciężko odpowiadać? But you might also watch a movie to... Aha. Jeszcze więcej mam odpowiedzieć. Solve a mystery. Zawsze każda opowieść to tajemnica. Okej. Okay. Learn and discover. Have a love. Feel something. Nie wiem w sumie. To może. Thanks. Good to know. And I guess you're like the other runaway teens, trying to flee Petria. It's really dangerous to cross the border. You have to be careful with the people you meet on the way. Believe me. Don't go fainting on me. But each decision could shape your destiny and Petria's too. Okay. I guess it's time for you to hit the road. Hit the road. Ready. Nie jestem gotowa. June 11, 1996. Dobra, loading się robi. Press any key. Wow! Sonia Special Report. Under National Mountain, the site of the Black Brigade terrorist attack in 86. If you don't remember... Hundreds died that day when a brigade truck carrying explosive devices crashed into the mountain, triggering its peak to collapse. In 2 months, on the same day as the nation's election, in the same spot where I'm standing, the 10-year commemoration honoring the victims will take place. Uh-huh. That's all your darn money, bitch! Yeah, all your darn money! Robbery in progress. All cars in the area respond immediately. Unit 2 here, on my way. Over. President Tyrak, the man who built the border wall behind me, protecting our nation, will be there. Protecting our nation? Ha! This event promises to be a solemn moment, and a time to celebrate the announcement of our next president. Ugh, total BS. Of course, I'll be there live, giving you the real story as it unfolds. This has been GNN Sonia Sanchez, reporting live. Okej. Okay. Jednak znam tę grę. Widziałam jakiś gameplay z tego. Trochę kojarzyłam się z Life is Strange. Okej. Okay. 1298 mil do granicy. Kosmos. No, kliknęłam przecież. Mogę... O, mogę. Mam zwiększyła jednak te dźwięki. Prawie nic nie słychać. Thanks for the ride, homegirl. Now I got time to work on this game. Play. Aha, ale nic nie mam. Listen to the house. Okej. Faktory. Exit. Nie chcę tego.
Boże, Steama mi nie włączajcie, no naprawdę? Jak ja mam stąd... Aha, wyjść, dobra. O, moja super kierownica. Petria Motors Automobile. Strong nation needs strong cars. Look outside. Okej. Okay. To trochę niebezpieczne. Mam 15 dolarów. Car Deo Drizer made by Petria Motors. Boże, jak on zapiernicza na tym komputerku. Jak się mu częsie. No tak trochę nie działa. Kwiat we włosach, muchy w zębach. Where are you headed? Can you talk about it? Are you a little young? Właśnie, jesteś, nie jesteś za młody, młody? You're one to talk, don't you think? Just drop me someplace with free electricity, okay? Need to charge my super dope tech in the back. Aha. Alex back. Yo, go on. Ask me a question. I can multitask like an MF-er. Any tips how to survive on the road? Yeah. Be careful with what you eat. Try to avoid rotting food. But you know, beggars can't always be choosers and all that. Jedzenie. Chwineczka, która pachnie jeden dzień i wisi 5 lat, tak. Jakbym miał złamać ten komputer, no. Yeah, whatever text to cross, it's if flores wins, will eat better. Rotten food can fuel a revolution. You want out real bad. I can tell. Super, wszystko będzie miało wpływ na mnie. Oczywiście dążymy do tego najgorszego zakończenia. Wiecie, jak ze mną jest. Jakby się miał złamać... A no, to, tak, to już tam. Check it. Beta complete. I sell my games, you know. Built that computer too. One day everyone will have a computer like that. Skubany. Zaimplementował tam jakiegoś Ponga w tym 3DS-ie. Call them laptops. Could start a company. Tak, laptop. Nah, that's too stupid, yo. I'm telling you. Small computers are the future. Hungry? Ask your small computer for food. Lost? Ask your small computer for directions. Okej. Okay. Agresja, dyplomacja i to trzecie nie wiem jak nazwać. Otrzymam po ikonkach. No. Czemu ty nie patrzysz na drogę? A po co mam patrzeć na drogę? You're too into small computers. Be cool to do all that on computer. You can talk to computers. I'm telling you. Yo, are we gonna play this bad boy or not? Dobra. No way you're worse than an adult. Ej, będę się zatrzymywać, żeby grać. Uważaj, dziki kaktus. It's called Furious Tanks. You got tanks, and they're furious. Okay. This is easy. Ej, w tanki gramy. It's like begging you to blow it up. Ej. A czym się strzela? Aha, tym się strzela. A, pokonam cię, różowy tanku! Nie! Moje serduszko. No, chodź tu. A! Nie! A! Taktyczny odwrót. Moje serduszko! O ty cholero! Zaraz cię tu dorąbię. A! Wygrałam! Now we play for real. Uh-oh. Alex is about to take off the gloves. No, chodź tu. Chodź tu, skubańcu. Ah! Nie! Moje serduszko! Ah! Zaciął się. Ja
No... Ty gnoju, gdzie uciekasz? No. Yo, maybe we can make it better. Maybe the player has to gather ammo? Maybe the bullets bounce off the walls? What do you think? Ojej. Myślę, że każde z tych rzeczy kopnie mnie w dupę. bullet. Dobra, bouncing bullet just... będzie zabawniejsze. Boom! Game time, you. To to będzie pewnie mnie zabijać. O nie. Oh no! Oh no! O Boże! O nie! O nie! Ale mam już przerąbane. O, serduszko! O nie! Ej, ale moje mnie nie biją, prawda? Dobra, umieraj. So, what do you think? And be honest. I hate liars. Let's add collecting ammo. I prefer disappearing bullets like it that way. Dajmy to okay, let me ammo change jeszcze. This real quick. Done. Moje. No. So, what do you think now? We can make it better. F-Tank rules. Możemy to zrobić lepsze. Dobra, usuńmy to podbijanie się bulletów. Dang. Let me make some changes. Done. Wanna change anything else? No, no muszę grać. Dang. Let me make some changes. Nie, w sumie to done. Nie chciałam. Wanna change anything else? Dang. Let me make some changes. Done. Wanna change anything else? Nie, nie, to już. Ej, on jest skubany. No. Ała, dostałam w dupę. Eł. No. So, what do you think now? Tak, tak jest spoko. Jest taka gra Evolant, która na początku jest mega prosta i w ramach znajdziek zbiera się bardziej skomplikowane mechaniki, na przykład poruszenie po skosie, skoki, itemy, ekwipunek, kolorową grafikę. Boże. Czasem gra się robi coraz bardziej skomplikowanie. Okej. Dobra, nice. Może być. Here's an advance on the profits. And there are sure to be profits. I ain't playing around. Dostałam za to pieniądze! That's a lot of cash. Spend it wisely. No, na pewno. To wisely. Yo, one day 100 people will play the same game at the same time. Aha. Only one would survive. O, to survival games. Now that's a good idea. We gotta make that game one day. O Boże. You're blowing my mind, homegirl. Albo Squid Game. Wydamy to tuż za rogiem. How do you know so much? Homegirl, that is a question I struggle to answer myself. There appears to be no limit to my intellect. No, no. Your parents are programmers. Chyba nie chce mi powiedzieć. Coś się chyba stało z rodzicami. It's not you, homegirl. It's just... I don't know my parents. Not my real parents, anyway. Nie. Przepraszam.
You know the attack in 86? No, coś tam słyszeliśmy. Yeah. Well, I think my bio parents died in the attack too. Przykro mi. The really sad part is, I got no memories of them. None. No matter how hard I try, I just have this picture. Nawet mi się oczy zaczerwieniły. Wow. Picture of a man and woman taken on September, the day of the attack. Alex believes they are his biological parents. Ciekawe, czy to faktycznie są jego rodzice. It's from GNN. Dziękuję za wodę. They appear for just one sec. I learned a lot about computers enhancing this. Bio rodzice kupił ci. They were really nice. Yeah. In a way, I guess my bio parents did teach me about computers. Thanks, homegirl. Guess I needed to talk and didn't know it. Aww. No problemo. That will be 20 bucks. Nie no, nie będę taka wredna. That's why I'm on the road. They're probably gone. You know, buried underneath the rocks. But I want to find out as much about them as I can. Ojej. Were they brigades by chance? O matko, co to jest? Czemu to jest czerwone? Trochę się boję, ale... Ojej, dziękuję za rozciąganko. Dzisiaj takie trochę delikatne. Nie chcesz 20 dolców? Nie. Tym razem nie. Aha, nie mogę tego kliknąć nawet. Nie mogę tego kliknąć. No, dobranoc, Leticia, dzięki, że byłaś. Czerwone znaczy, że czegoś nie masz. Aha. O, to smutno. Zablokowane, no. Thanks, homegirl. You can drop me off at the next location. Yo. Your fuel is low. You're gonna run out of gas fast. Oh no. Gdzie jest jakaś gas station? Thanks, homegirl. Appreciate that. Now, crank some music. We best ride in style. Yeah, man. O matko. Okej, coraz mniej mil. Dobra, trochę żeśmy przelecieli. Ciekawe, czy potem będziemy jakoś zakręcać, na przykład coś się stanie i nie wiem, będziemy na przykład zawracać, a potem znowu jechać w tamtą stronę. Aż ciemno się zrobiło. Ojej. Czemu moje życie spada, czy cokolwiek to jest? Smells like teen spirit. Aha. Welcome, the night sky's campground. O, camping. Wyszłam z samochodu. Yay. O, mogę zwandalizować. Hope for Petria, presidential election, vote for change, vote for Senator Flores. A tu jest jakiś tyrak. Keep Petria safe, vote for president Tyrak. A ja nie wiem, który z nich jest istotny, a który nie. Jest jakaś nagroda za informację. Nawiązanie do spół Nirvana. O. Missing teens. If you have any information, call. 555555.
Znaczy 5-5. 5. Czy coś. Coś tam... Myszka tak wolno chodzi. Czyli ja tu mogę... To jest to. Kamera sensitivity. Dobra, powiedzmy, że trochę lepiej. Chyba. Co wy tu macie? Kim jesteś? That's a nice cut! You're gonna vote, right? No point. You're wrong about that, kid. Voting leads to change. No, and change is what we need. Got any road advice? What's the cat's name? Oh, jak się nazywa kot? That's Mr. Bottles. Don't be fooled. Dude is a wild man. Pet cat. Tak! Chcę popetać. Słabość do kotów, dostałam osiągnięcie, to jest coś dla mnie po prostu. Ta gra jest idealnie stworzona dla mnie. Nieważne wszystko, co powiedziałaś, ważne kot. Nie wiem, czy ona tak biega strasznie. Trzymam trochę i ona biegnie. No, chyba mruczy. Mogę ci się włamać? Nie. Zwandalizuj, czyrak. Dziwnie ogląda się Anię niecierpiącą politykę, grającą politycznie nastawioną grę. No właśnie, dlatego nowe, czyste spojrzenie na tę grę. No, to jest coś dla mnie. Tam jest... Nie wiem co. Dobra, rozejrzyjmy się tu jeszcze, może do kogoś trafimy. No, też tu wszystko jest puste. O, tu jest jakiś facet, dunia, nie wiem. Have any change? You have any food? Boże, czemu 63%? Nie wiem trochę o co chodzi. Aha. You're one of them, huh? Sorry, kid. I got nothing. Chyba źle mi się wylosowało. Coś. Dobra, tu nikogo nie ma chyba. Tu mają jakąś imprezę zamkniętą, na którą nie chcą mnie wpuścić. Wali politykę, głosuje na pytanie kota, tak. Jest kot, jest dobrze. Kitku ważniejsze. Kot na prezydenta, tak. Dokładnie. Look, just give me the money and I won't call the cops. Jezu, kto tam się wrzeszy? A guy got stabbed here 2 days ago and they never came. The cops aren't gonna show for this. I don't have time for this. Jaka fajna ruda. You stole from me and... I didn't do it. Okay. What's going just on? Just stole money from my office, then tried to pay our rent with it. I don't need your money, man. She didn't do it. Who the hell are you, kid? Some kind of teen superhero? Tak. Leave her alone. You teens. I don't need the hassle. I'm out of here. Oh, wow. Ale dał się przekonać od razu. You have to do that, you know. I was handling. Jest Michu. Guy was a creep. I've met worse. Believe me. Anyway, welcome to the Night Skies campground. If you like crappy trailers, this place is the best. Dobra, ta dziunia mi się podoba. I love crappy trailers. Then I guess you found your paradise. Where can I sleep for free? There's some cardboard around here, near Dancing Carl. He's like this guy who's really competitive about dancing. You'll know when you meet him. Okay, cool. Yeah, see you around, I guess. Hey, don't become roadkill out there, okay? Ej, ja chcę cię jeszcze spotkać. Czemu u ciebie nie mogę pomieszkać? Przespać się czy coś? Aha, bo to jest ta impreza, na którą nie miałam wejścia. Jezu, tu jest za dużo miejsc. O, co za telewizor.
switch TV off. A, to ten tańczący? Oh, Boże. Can I dance with you? No one can really dance with me. I'm on another level. But knock yourself out. Oh, Boże. Co się tu dzieje? See what I mean about not being able to dance with me? Dobra, jeszcze nie chcę nic tutaj brać. Have any money? Money dawaj! I don't usually give money to journeying teens. Uuu, dostałam coś. You seem... what's the word? Pathetic. Kocie ruchy. Dobra, na razie nie chcę pytać o to spanie, bo chcę się tu jeszcze rozejrzeć. Nie wiem, czy to mi zaraz nie... O, tutaj jakiś koleś z frytkami. No, niebo jest ładne. Wyłącz mu radio i zobacz, czy dalej będzie tańczyć. Ej, zobaczymy, czy da się w ogóle wyłączyć to radio. Nie, nie da się. Nie ma opcji. Niestety. Czy mogę biec szybciej? Tak trochę. Jestem nowa. Welcome to paradise. You got any money? Nie. Oh well, hope you reach the border and all that. Sorry. Nie rozdaję pieniędzy. Ja biorę pieniądze, nie rozdaję. This is 191.9, the voice of the brigades. This is your papa baby here. Boże, co? With the upcoming of an election, more and more countries are calling for the resignation of Tyrant. I mean, Tyrak. But will he step down? Of course not. Which is why, dear listeners, we must resist this man and his government. Aha, czyli faktycznie ten Tyrak jest tym złym. Here's a tune from a fresh new band. Remember, Papa Baby loves you. You left the radio outside, Denny. Turn it off before you get us arrested. To ja może wyłączę, ale ja nie mam tu nic. Mogli dać achievka za wyłączenie radia. Groźnie, ja nie daję, ja biorę, no. Papa Baby brzmi niebezpiecznie. Ale tu grille mają, Boże, jak w Simsach. Nie no, vandalize jej nie będę. Już wolałabym tego drugiego zwandalizować. Tu jest ta dziewczyna. Me lost? If you want to run a trailer, go up the stairs to my right and talk to the owner. Otherwise, find the dancing guy. There's cardboard near him. No tak, tylko że jak wypożyczymy, to pewnie będzie drożej niż jakbyśmy chcieli tamtego spać, tylko że tamten to może nas trochę ten Tegas we śnie. Nie chcę wandalizować. Wrócimy do tamtego i zwandalizujemy tego Tyraka. O, tutaj. Vandalize! This choice has an impact. Dobrze. Może być. Dobra, chodźmy spróbować wypożyczyć. Bella ciało. O! Nie wiedziałam. Dobra. What do you want? O nie! To ten, którego wkurzyłam! O kurde. What is this place anyway? I got trailers here, trailers you can sleep in. If you got the dough. Oczywiście, what do you offer? Sleep 25. O, tu jest sleep 50, a tu jest ring. Wiem, szkoda kasy jednak, sorry stary. Chyba pójdę do tego dansującego. You look lost. Nie, spoko. Jak ty mnie nie możesz przenocować, to muszę iść do jakiegoś starego, spoczonego, dansującego faceta. Co za życie.
Właśnie słuchałem tak w tle, że znajoma nuta i zacząłem nucić sobie w głowie takie belle ciało. O. There's some cardboard right there beside that guy, but he's a snorer. Aha, czyli ja mogę po prostu sobie na kartonie spać. Tutaj. Obok tego. There's some cardboard right there. But I gotta warn you, I'm a snorer. No cóż, życie jest brutalne. Dobra, zaoszczędźmy trochę pieniędzy. Spróbuj ścisnąć przycisk ring kilka razy. O matko, dobra, czekajcie. Zaraz tam mnie zaś zapyta. You lost? Chyba. Sprawdźmy. I'm right here. Nie, nie mogę kilka razy. I couldn't resist. I got trailers here, trailers you can sleep in. If you got the dough. Dzyń. 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 Nie, nic to nie daje. You don't know where you're going, do you? Wiem, gdzie idę. Spokój się. Sama nie chcesz mnie przenocować. Chyba się nie wyśpię na tym, ale dobra. Cześć, grze, miałem za achievement, żeby kogoś tym wkurzyć. No, zazwyczaj tak jest w tych grach tego typu, nie? Spanko za free. Za achievement. Znaczy, może był za większą ilość dzwonienia, nie wiem. Teraz nie zrobiłam tego zbyt dużo. No, trochę się zregenerowałam, ale za mało. Hej! Hey, hey, wake up! Come hang out with me. Oh, Junia zaprasza nas na randkę. Bardzo dobrze. Czekaj, moja droga.